Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś powiem słów kilka o Bukatonie, którego nie mogę się doczekać, ale zanim o nim coś tam powiem, chciałabym serdecznie pozdrowić mojego widza Mateusza, z którym ostatnio gadałam na fejsie. Mateuszu, gorąco Cię pozdrawiam i życzę Tobie miłego wieczoru, biorąc pod uwagę to, o której ten filmik najprawdopodobniej pojawi się na moim kanale. A teraz przechodząc do Bukatonu, który organizuję razem z Eweliną Mierzwińską, cudowną blogerką, którą na pewno doskonale znacie, zwłaszcza jeśli oglądacie moje filmiki, ponieważ o Ewelinie mówiłam już kilka razy, naprawdę ją kocham, ubóstwiam. Ewelinko, gorąco Cię pozdrawiam. Poniżej wklejam linki do jej bloga, do jej vloga. Odwiedzajcie ją, bo naprawdę warto. Ewelino, raz jeszcze gorąco Cię pozdrawiam. Tak strasznie się cieszę, że robimy kolejną edycję Bukatonu, wiesz? I tę drugą edycję robimy na dobrą sprawę dzięki Wam, ponieważ tak bardzo spodobała Wam się pierwsza edycja. Otóż stworzyłyśmy ankietę i tę ankietę wypełniliście i bardzo dużo osób wypełniło tę ankietę. No i domagaliście się kolejnych edycji Bukatonu, też podrzucaliście propozycje na wyzwania, które będziemy mogli realizować, bo na czym polega Bukaton? Jest to taki tydzień czytelniczych wyzwań, 7 dni, 7 wyzwań, każdego dnia, prawie każdego dnia czytamy inną książkę, także to jest takie totalne zaczytanie, ale tutaj uwaga, żeby nie było, że ktoś się frustruje, że mam szkołę, mam pracę, mam życie, oczywista oczywistość, sama nie wiem, czy uda mi się te wszystkie książki przeczytać. Najważniejsze jest to, żeby czerpać przyjemność z czytania, żeby się dobrze bawić i tak na przykład do kilku kategorii można dopasować jedną książkę i w ten oto sposób wziąć udział w Bukatonie. Będzie bardzo mi miło, jeżeli weźmiecie udział w Bukatonie, jeżeli przyłączycie się do tego naszego maratonu czytania. Jeżeli chodzi o wyzwania związane z tegoroczną edycją, już je czytam. Wyzwanie pierwsze. Książka z czymś czerwonym na okładce. W moim przypadku na pewno to będzie Player One, bo wiecie, no Ula mnie zabije, jeżeli tego nie przeczytam. Zwłaszcza, że przegrałam nasz challenge. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, odsyłam Was do First Sentence Challenge, który nagrywałam z Ulą. Przegrałam to i do tej pory nie przeczytałam Playera One. Kolejne wyzwanie. Przeczytaj książkę z listy 100 tytułów BBC. Szkolna lektura, której nie przeczytałeś i tutaj na pewno będzie lalka, tego jestem pewna. To są właśnie te dwie książki, których jestem pewna, jeżeli chodzi o moje bukatonowe lektury. Kolejne wyzwanie. Tytuł, który zdobył nagrodę literacką. Przeczytaj książkę, którą wybrała dla Ciebie inna osoba. Przeczytaj książkę u polskiego autora i tu być może będzie mróz i zaginięcie, ponieważ muszą to w końcu przeczytać. Oraz przeczytaj w czasie Bukatonu co najmniej 1500 stron. Zobaczymy, czy tyle stron mi się uzbiera. Także tak właśnie przedstawiają się wyzwania związane z tegoroczną edycją, która startuje już 30 listopada, kończy się 7 grudnia i już naprawdę nie mogę się jej doczekać, zwłaszcza, że wraz z Eweliną przygotowałyśmy dla Was takie naprawdę bardzo fajne niespodzianki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzedniej edycji Bukatonowi towarzyszyły takie konkursy na Instagramie, konkursy zdjęciowe, które bardzo, ale to bardzo Wam się spodobały. I teraz też przyszykowałyśmy takie konkursy. W sumie będzie do wygrania 6 zestawów książek, 3 zestawy przygotowane przeze mnie i 3 zestawy przygotowane przez Ewelinę. I teraz możecie zobaczyć, czy dobrze obstawialiście, bo kilka dni temu na Insta pokazywałam Wam zdjęcia książek, ale tak odwróconych grzbietami do tyłu, żebyście nie widzieli grzbietów, żeby to była taka niespodzianka. Także pierwszy zestaw będzie taki bardziej klasyczny, to będzie taka bardziej klasyka. Zaczynamy więc od Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Jest to przepiękne, przecudne wydanie, teraz takie w twardej oprawie, sama się nad nim zastanawiam, bo go nie mam. Kolejną książką jest Idź postaw wartownika Harper Lee i nie czytałam tego, ale tak strasznie chcę przeczytać i ta książka jest tak pięknie wydana, że nie mogłam się powstrzymać. A trzecia książka nie jest klasyką, ale kto wie, może stanie się klasyką za kilka lat. Są to sufrażystki, których ani nie czytałam, ani nie oglądałam, ale ta historia tak bardzo mi się spodobała i tak bardzo chcę wybrać się na ten film. Wiecie, Helenka, którą uwielbiam. Carrie to tak może nie do końca, ale też Meryl Streep. Także film muszę zobaczyć i muszę tą książkę przeczytać. No i wiecie co? Wy będziecie pierwsi. Osoba, która wygra u mnie ten zestaw, będzie pierwsza, bo nie wiem, kiedy uda mi się dorwać do tej książki. Także tak właśnie prezentuje się zestaw numer 1.
Zestaw numer 2 będzie taki bardziej młodzieżowy. Zacznę od książki, którą doskonale znacie. Bardzo dużo osób wzięło udział w konkursie, bo ostatnio organizowałam konkurs z tą książką i tak bardzo, bardzo chcieliście to przeczytać, że no wiecie co, no nie mogłam się powstrzymać. Także kupiłam Podaruj mi miłość, 12 świątecznych opowiadań, naprawdę przepięknie wydana książka, która będzie do zdobycia w komplecie, bo nie w duecie, bo mamy 3 książki razem z Amber in the Ashes Sabtahir. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam imię tej autorki. To jest chyba autorka czy autor, nie mam pojęcia, chyba autorka. W każdym razie też tego nie czytałam, ale bardzo dużo tej książce słyszałam, bardzo dużo dobrego, bardzo mi ją polecacie. A skoro ją polecacie, nie było innej opcji, musi być dobra, także też mam nadzieję, że ją gdzieś tam kiedyś przeczytam. I ostatnią książką jest coś, co już czytałam, coś, co kocham, coś, co jest wspaniałe. To jest naprawdę najlepsza powieść młodzieżowa, którą czytałam w tym roku. I tą książką jest Oddam ci słońce, Jandy Nelson. Zobaczcie, tu jest Jude, tu jest Noah, ta okładka naprawdę rozpiernicza system. Jest bardzo, ale to bardzo fajna. Zatem tak właśnie przedstawia się zestaw numer 2. Trzeci zestaw będzie po części taki kreatywny. Dzięki Ewie z Red Lipstick Monster, której chyba nie muszę Wam przedstawiać, poznacie tajniki makijażu, nauczycie się malować. Myślę, że to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna książka. Też ją mam i jestem nią zachwycona. Naprawdę świetna robota. Dzięki Haremu Potterowi, i to jest książka do kolorowania. Troszeczkę sobie pokolorujecie. Co prawda ja nie jestem jakąś taką wielką zwolenniczką tych kolorowanek. Wiem jednak, że one wśród Was cieszą się bardzo, bardzo dużo powodzeniem, a nawet przyznam się, że wiecie co, wczoraj miałam takiego strasznego doła, chyba właśnie w związku z tym, że kosogłos się zakończył, że to już koniec tej serii, że już nie zobaczymy jej na dużym ekranie, to znaczy dobra, w środę zobaczę raz jeszcze kosogłosa na dużym ekranie, ale wiecie o co chodzi, to już koniec, nie ma już nic, więc byłam taka troszeczkę zdołowana i tak sobie sięgnęłam po Harry'ego Pottera i zastanawiałam się, kurczę, może sobie pokoloruję, może nie, może to mnie odstresuje, koniec końców. Na szczęście nie zapaskudziłam Wam tej kolorowanki, także dalej jest do wygrania, mam nadzieję, że się cieszycie. I ostatnią książką, którą tutaj mam, tym razem jest to coś do czytania. Także nie będziemy malować, nie będziemy się z tego nic uczyć, po prostu będziemy czytać i czerpać z tego czytania przyjemność. Tą książką jest Krąg, którego też nie czytałam, ale też dużo o tej książce słyszałam i to dużo dobrego i została tak pięknie wydana, że wiecie, gdy zobaczyłam ją w księgarni, stwierdziłam, tak, musi znaleźć się wśród tych zestawów, które dla Was przygotowuję. Jeszcze nie wiedziałam, w jakim zestawie, bo tak, te zestawy tematycznie ułożyłam, jak widzieliście, takie książki młodzieżowe, klasyka, tutaj mamy tak bardziej kreatywnie, plus krąg. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Tak właśnie wygląda zestaw numer 3. A tak wygląda to wszystko raz jeszcze razem zebrane do kupy. Także właśnie te książki będą do wygrania w konkursach instagramowych, które będziemy organizować w trakcie trwania Bukatonu, w 3 konkursach, bo jeżeli chodzi o 3 kolejne konkursy, to na dobrą sprawę dalej nie wiem, co tam Ewelina dla Was przygotowała, więc jestem ciekawa, co znajdzie się w stosach przygotowanych przez nią. I to tyle na dziś. Bukaton startuje, raz jeszcze przypominam, 30 listopada, kończy się 7 grudnia, będzie mi bardzo miło, jeżeli weźmiecie w nim udział. I widzę, że w naszej bukatonowej grupie na fejsie, do której link wklejam poniżej, już zaczął się jakiś ruch, chwalicie się książkami, które będziecie czytać w trakcie bukatonu. Jeżeli chodzi o mnie, no dalej tego nie wiem, poza Playerem One oraz Lalką i Zaginięciem, muszę sobie jeszcze przemyśleć, co tam będę czytać i pokażę Wam to niebawem. Zrobił taki bukatonowy TBR i to by było chyba już wszystko, tak? Tak mi się wydaje, że o wszystkim powiedziałam. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!